Cześć ludzie, dziś rzucimy okiem na to. Jestem pewien, że tego się nie spodziewaliście, ponieważ pierwszy raz na tym kanale pojawią się Transformersy. Myślę, że nie ma lepszego, innego Transformersa, od którego można było zacząć niż Optimus Prime. Tym bardziej, że jest to Optimus z serii Masterpiece. Czyli ten, można powiedzieć, najlepszy, jakiego można kupić. Także, wiecie, poleciałem na całego. No i cóż, jestem podekscytowany. Zobaczcie to. To jest moja ręka, to jest pudełko, ono jest ogromne. Wow, nie mierzyłem go, ale jest naprawdę duże. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak wielkie. Zresztą ledwo co je kamera potrafi zobaczyć. Tu. Hej! Jest ogromne, nie wiem jak sobie damy radę. No ale tak, jest Optimus Platinum Edition na 30-lecie w 2014 roku, czyli to jest tegoroczna figurka. Wydana specjalnie na okazję oczywiście tego, że każdy chce mieć Optimusa i dlatego, że ten rok jest rokiem konia według chińskiego kalendarza. Tu zaraz właściwie to obniżę, nie będę podnosił. Tu jak widzicie jest logo Autobotów i prawa połowa twarzy jest przerobiona na chiński znak na konia. Tu mamy resztę pudełka, dalej jest Optimus. Optimus Year of the Horse 2014. Tu jest kanji na konia. Rzuc okiem. Wiecie co? Nawet nie, pierdolę jednak. Znaczy w sumie... A, są podobne. Dobra. Tak wygląda złożony w formie ciężarówki. Jak widzicie jest trochę dziwny. trochę dziwny, ponieważ tu widzicie ma złote elementy zamiast srebrnych. Ta przyczepa jest całkiem przezroczysta. To akurat dlatego, żeby odróżnić go od tych innych wydań, w których on był. Ten Optimus już się pojawiał. Nie za bardzo ogarniam, o co chodzi z 12 z 30. Mam nadzieję, że dacie mi znać, jeśli wiecie. Czy to jest po prostu 12 figurka z 30 planowanych, czy jak? Nie mam pojęcia. Na pewno nie było ich tylko 30 na świecie wydanych. W każdym razie tak, wyżej jest Optimus. Tu ma akcesoria, matrycę przywództwa, swój topór energonowy, pistolet, sama figurka. Advanced level jest na trójce, jeśli cokolwiek widzicie. Także będzie trudny do złożenia pewnie, zobaczymy. Tu jest krótki opis o Optimusie, tu jest sam Optimus z matrycą. Od dołu, od dołu jest jeszcze Starscream. Supreme Starscream, bardzo fajny, chętnie bym go kupił. Oczywiście gdyby nie to, że te masterpiece kosztują rękę, nogę i wątrobę. No ale cóż, tam nic nie ma. Tu są dwa rzepy. Tak wygląda to od środka. Tu mamy Optimusa w przyczepie. Tu jest jeszcze Optimus w przyczepie. Tu ma swoje stacje, wszystkie ma na 10. Siła, inteligencja, szybkość, wytrzymałość, ranga, odwaga, fire blast i skille. Także ma chore skille Optimus na 10. Tu jest sama figurka, jestem podekscytowany jak po prostu 17-latka na koncercie Just Five. Ludzie, no musicie mi dać chwilę, jak go wyjmę, ogarnę trochę, przejdziemy do recenzji, a tym razem naprawdę trochę mi to zajmie, żebym ja właściwie, wiecie, zapoznał się trochę z figurką. Także zobaczymy się niedługo. Dobra ludzie, jesteśmy, Optimus jest wyjęty z pudełka, jak widzicie, przy okazji zmieniłem go w ciężarówkę. To dlatego, że myślę, że ta jego forma jest mniej interesująca od tej drugiej, dlatego rzucimy okiem na chwilę na tę formę i przejdziemy do robota. W każdym razie tak, transformacja, o dziwo, mimo tego, co jest napisane na pudełku, że tam najwyższy level, jest naprawdę łatwa. Trzeba, oczywiście za pierwszym razem, powiedzmy, można mieć małe problemy, ale już za drugim, ja go złożyłem dosłownie tylko dwa razy, już nie mam z nim żadnych problemów, mógłbym właściwie to z pamięci robić. Ale po prostu trzeba uważać, być delikatnym, żeby niczego nie połamać, bo to jednak jest figurka, która trochę kosztuje. No i tak, niektórzy z was mogą mnie zapytać, czemu Optimus ma po pierwsze złote wykończenia, choć o tym już wspomniałem, po drugie, czemu ta głupia przyczepa jest przezroczysta. Chodzi o to, że po prostu Hasbro i Takara w Japonii chcieli sprzedać tę figurkę po raz kolejny, ale żeby nie robić zwyczajnego ponownego wydania standardowego Optimusa, które oczywiście mnie by zadowoliło, postanowili zrobić coś takiego ze specjalnej okazji na rok konia. No i tylko dlatego, że ci hardkorowi fani po prostu kupią to jeszcze raz, bo wygląda delikatnie inaczej.
Ja sobie to przemaluję, będzie jak powinno być. W każdym razie Optimus jest, jak widzicie. Ma swoje koła, tu jest przyczepa, ma koła. Oczywiście wszystko jeździ. Koła się trochę krzywo postawiło, mogłem trochę nie domontować dokładnie. W każdym razie koła są, mają oczywiście gumowe opony. Przyczepę można zdjąć z Optimusa, tu jest zaczepiona, więc może się skręcać. Ciężarówka niech stoi. Jak widzicie, przyczepa trochę się wywala, ale można temu zaradzić dwojako. Po pierwsze, tu mamy nóżki, które trochę sprawiają problemu, szczególnie ta jedna, ale można je wyjąć i wszystko sobie stoi. Wtedy można na przykład zrobić coś takiego. Tu jest oczywiście przy okazji, jest masa szczegółów, logo autobotów jest na szczęście wyrzeźbione. Tu jest namalowany prostym koniem, tu jest drugie takie zwykłe. I tak, tu mamy drzwi. W środku jest kilka rzeczy, do tego zaraz. Tu mamy platformę, którą można sobie obniżyć, po której można by było na przykład wjechać jakimś resorakiem, gdybyś miał na przykład jakiegoś garbusa w skali, mógłby to być Bumblebee, który wjeżdża do środka, czy cokolwiek. W pierwszej edycji tego Optimusa to było takie coś, nie pamiętam jak to się nazywa, w każdym razie takie autko, które można było sobie wjeżdżać. Miał się tam wtedy też człowieczka, on sobie mógł w nim być. Tu mamy trochę krapu, między innymi ten topór energonowy. Bardzo ładnie wygląda, muszę przyznać. Fajny, podoba mi się ten kolor. Ciap, 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 ciap. Jest dosyć elastyczny, jak widzicie, da się to zdjąć. Jest ok. Dalej jest taki robocik. To też ma dwojakie zastosowanie. No i tak, tu mamy inne szczegóły, światła, zderzaki, nie ma rejestracji. Optimus widzę jeździ nielegalnie. Tu mamy nóżki. One są fajne, ponieważ kiedy je się wysuwa, tu jak widzicie podstawka wychodzi już sama. Z dwóch stron można sobie to tak postawić też. W taki sposób jest to stawiane, ponieważ przyczepia da się... O! Jestem rozbawiony, ponieważ próbowałem ją ze 20 razy otworzyć. Nie wychodziło, teraz wyszło za pierwszym razem. Można ją otworzyć, może ona sobie stać tak, lub można ją postawić. Tak wam pokażę jeszcze później, bo to jest stacja dokująca, do której wsadza się Optimusa. Tu też można jego akcesoria włożyć, wydaje mi się, że topór powinien być z tej strony chyba. To też wam pokażę po zmianie. W każdym razie tak, tu mamy coś takiego. Położymy. Tu jest taki robocik, można uznać, powiedzmy takie z łapką, która ma coś naprawiać. Ma kilka stawów, jak widzicie, otwiera się. Rusza się na wszystkie strony. To tu jest taki radar. Też się rusza. To się samo rusza tak, na boki. Tu się otwiera. Tu można było włożyć tego chłopka, który tu był w zestawie wcześniej. Otwiera się. Jest od dołu. Dobra. Tak się otwiera. Można sobie włożyć inną figurkę do skali. To powinno też się dać wyjąć. W taki sposób. Tu mamy takie okienka. Czy to do góry powinienem przenieść? Nie. Tu mamy... Okej, okay, dobra, trzeba troszkę mocniej po prostu pociągnąć. Przepraszam za rękę, ale już ją biorę. To można sobie wyjąć, mieć tak. Jako właśnie takie działo, powiedzmy coś takiego. No ale tak, czy uda się otworzyć? O, jest, dobra, dobrze jest, wszystko działa. W każdym razie to jest tak, do tego jak mówię przejdziemy później. Tu szkoda, że nie widzicie za bardzo. Ja sam nie widzę za bardzo, ale tutaj jest naprawdę masa szczegółów. I jak mówię masa, to naprawdę jest ich masa. Tu mamy podkoła. Tutaj jest, wow, no jest tego sporo. I tak to wygląda. Ja sobie to odłożę na bok, ponieważ na razie mi nie będzie potrzebne. Niestety zamknęło się, znowu będę się z tym musiał siłować. Tu mamy tak, Optimusa. Jeszcze za nim figurka, jest instrukcja obsługi, taka rozkładana, tu jest wszystko krok po kroku, Optimusa się składa w 18 krokach. Dalej mamy dla samej przyczepy, to właśnie co przed chwilą wam pokazywałem. Dla jego działka, to później, Battle Station, tutaj sobie rozłożyć, Maintenance Dock. Topór z prawej, działo z lewej, dobra. Dalej, żeby zamknąć, matryca przywództwa.
topór energonowy. Także tu jest naprawdę wszystko opisane. Nie ma się jak zgubić. Może te rysunki mogłyby być delikatnie łatwiejsze w odczytaniu. Ponieważ za pierwszym razem, tak jak mówiłem, miałem małe problemy, ale wystarczy się skupić, wszystko jest ok wtedy. No i tak, ciężarówka jest bardzo, bardzo fajna. Mam pewne problemy tutaj, od razu wam powiem. Jak widzicie, nogi tutaj stanowiące tył trochę się rozszczepiają. One powinny być tak naprawdę bardzo ładnie szczepione. Tu zapomniałem stopy złączyć. To wszystko powinno być tak. Niestety, jeśli ja dopuszczę, to się tak trochę wychodzi. Szkoda, no ale cóż. Ciężarówka, jak mówię, jeździ. Nie skręca za bardzo. Nie ma kierownicy. Tu można sobie otworzyć kokpit. Przesunąć głowę. Tu powiedzmy, można było włożyć kierowców. Czy tam kierowcę. Tu mamy wszystkie szczegóły, jakie być powinny. Są lusterka. Znów nie ma rejestracji. Tu, jak widzicie, delikatnie farba się zdarła. Na to niestety trzeba uważać. Szczegółów jest znów masa tutaj. Tak, wycieraczki. Lusterka, jak mówiłem, chowane. Kółka gumowe, fajnie chromowane. Logo Autobotów, tu jest to drugie. Tak, to się rusza, ale to jest do transformacji, to nieważne. Jedynie patrząc na niego z tej strony, tak naprawdę oprócz oczywiście tych oczywistych przecięć i tak dalej, czego nie da się od tego uciec, jedyne miejsca, gdzie widać, że to jest coś nie tak, że to nie jest tylko ciężarówka, jak mówię, pomijając te wszystkie cięcia, to naprawdę tutaj. Krocze Optimusa. No i oczywiście od dołu, gdzie na przykład widać jego matrycę. Ale to jest, wiecie, mało ważne, naprawdę. Sama ta forma wygląda bardzo dobrze, zresztą co ciekawe, te elementy z tej strony, ich kompletnie nie widać. One są złożone w taki sposób, że nie widać tego, co tu jest w środku, a to wszystko jest jednak wyrzeźbione. Także naprawdę brawo. Brawo, że się chciało. No i jak mówię, jest bardzo fajnie. Można dać dziecko jako resoraczek, jeśli się oczywiście nie boi, że zepsuje. Bachor jeden, kurde, niewychowany. Porównanie do skali, Batman. Batmana wiecie, jaki on ma wysokość, 7 cali, taka jest ciężaróweczka. Kupić sobie resoraki, jakieś Hot Wheelsy, inne pierdoły, może będą trochę za małe. Jakieś inne samochodziki naprawdę wtedy by były fajne. Bo wątpię, żeby inne figurki Masterpiece'y były w skali z ciężarówką. Jeśli są, byłoby super. Jeśli nie, nieważne. No i tak. Nie będę wam pokazywał, jak on się transformuje, ponieważ zajęłoby to mimo wszystko za dużo czasu. Transformacji można zobaczyć w internecie. Trochę wiem, chamskie, że was odsyłam. Ale wolę zrobić to samemu powoli, niż coś złamać przed tym przez kamerą. Także uwaga, będziemy transformować Optimusa. I proszę, Optimus jest zmieniony. Tak jak mówiłem, transformacja jest naprawdę prosta. Teraz rozłożyłem go dosłownie z pamięci, nie korzystając kompletnie z instrukcji, także nie ma z tym najmniejszego problemu. Jak widzicie, Optimus wygląda naprawdę, naprawdę, naprawdę okazale. Są rzeczy, które mi się trochę nie podobają. Przejdę do nich później, o ile nie zapomnę. Ponieważ na razie chcę się po prostu na niego ponapalać trochę. Ponieważ jest naprawdę bardzo fajny. Tak wygląda z przodu, taki jest z boku. Jak widzicie, ma praktycznie idealne proporcje. Z tyłu, co mi się nie podoba, no to tutaj. Po pierwsze jest trochę tego plecaczka. Tutaj jedyne rzeczy, które naprawdę zostały po transformacji, których nie powinno być. Po drugie te wszędobylskie dziury po śrubkach. No ale szczęście jest tu jeszcze masa szczegółów wyrzeźbionych, a dziury zawsze można czymś zalepić. Naprawdę, Optimus wygląda świetnie, praktycznie idealnie. Jest to ogólnie rzecz biorąc drugi Optimus wydany w serii Masterpiece. Konkretnie drugi mold. Ten Optimus ma numer 10, to była 10. figurka w serii Masterpiece. Tu jest trochę podrapane. Czy to brudno od czegoś? Brudne. To była 10. figurka. Pierwszy Optimus był po pierwsze trochę większy. Po drugie delikatnie inaczej zbudowany po prostu. Inaczej wyglądał, miał trochę inne proporcje. Też był bardzo fajny moim zdaniem. Nawet można było się kłócić, czy nie miał przed nim fajniejszej formy robota, bo samochód zdecydowanie jest ten lepszy, ten nowszy Masterpiece. Ale tamten naprawdę też ma swoje zalety. No jak mówię, był wyższy, co też było fajne. Ten Optimus w porównaniu do Batmana jest takiego wzrostu, także oczywiście, że jest za mały, jeśli chodzi o skalę, ale wygląda naprawdę fajnie na półce z zabawkami, jak widzicie. Nie jest to wielka różnica, nie trzeba mieć super dużo miejsca na półce. On jest w wielkości, powiedzmy, Killer Croca z Arkham Origins, o ile się nie mylę. Także naprawdę bardzo fajnie. Naprawdę, naprawdę bardzo fajnie jest to wszystko zrobione, pomyślane.
No i Optimus jest po prostu zdumiewająco fajny, no. Wiem, że się powtarzam, ale tak to jest. Szczegóły, może najpierw szczegóły. Jakoś go spróbuję pokazać. Oczywiście głowa Optimusa standardowo, maska, maska nawet ma szczegóły z boku. Bardzo mi się podobają te oczy, nie wiem czy one są pomalowane czy włożone w ten czarny plastik, w każdym razie wyglądają idealnie. Tu oczywiście w uszach ma kreski, że się tak wyrażę, tu ma na koronie swoje standardowe tutaj takie szczególiki. Tak, tu wszystko grill, szyby. Co mi się nie podoba, to fakt, że szyby są przezroczyste. Głupio to wygląda za nimi. No ale tak, wyrzeźbiony symbol Autobotów, namalowany symbol Autobotów, więc można się go pozbyć spokojnie. Tu oczywiście wszędzie są szczegóły, 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 szczegóły i te widzieliście na ciężarówce. Fakt. Także nie ma się co nad nimi teraz podniecać. Tu mamy kolorowe, przezroczyste szkiełka. Krocze Optimusa. No i tak. Najważniejsze jest to, że wszystko jest pomalowane praktycznie idealnie. Choć, druga sprawa, farby jest tak naprawdę bardzo mało. To, no ale to zostało nałożone. Tu jest pomalowany. Te oczy, jak przypuszczam, to na głowie. Znowu tu. Symbol Autobotów. Te niektóre elementy pomalowane. Co mi się podoba? Ten kolor. Nie wiem czemu, po prostu ten kolor na nogach jest bardzo fajny, taki perłowy. No właściwie tak, perłowy, nie metaliczny. Bardzo fajnie wygląda na butach. Ogólnie Optimus ma dosyć spore nogi, jak widzicie, tak jak powinien mieć. Nie pamiętam, czy w kreskówce miał te koła z boku, czy te koła może mu się bardziej wsuwały w nogi. Ale i tak wygląda bardzo fajnie. Tu ma stopy. Stopy są również szczegółowe od dołu. Tak, tu jest masa szczegółów po prostu. Naprawdę wygląda bardzo dobrze. To jest tutaj do składania nóg. Nie będę wam tego pokazywał. W każdym razie po wcisnięciu przycisku można nogi złożyć, a właściwie można nogi złożyć o tak. Windows inaczej to nie działa, żeby figurka się sama z siebie nie zapadała. No i szkoda, że nie możecie go zobaczyć całego. Naprawdę chcę pokazać szczegóły wszystkie. Plecy. Tak, tu ma taki plecaczek. Plecak jest tyle fajnie, że jest użyteczny, ponieważ otwieramy go. W tym jest pistolet Optimusa. No i najważniejsze, że naprawdę nie widać go praktycznie z przodu. Ale do pistoletu przejdziemy zaraz. Nie zapomnijmy też o toporze. Jeszcze wam z tyłu postawię centrum dowodzenia, żeby można było sobie popatrzeć na coś. Dobra. Zakres ruchu. Tak, Optimus ma ruch głową trochę oszukany, ponieważ tu od stawu, który się zmienia, także to jest dodanie. Tu ma staw kulkowy w samej głowie, na boki, wszystko. Można ruszać tymi uszami, jak się chce. Tylko lepiej nie, bo one są dosyć sztywne, to jest plastik, który zaraz pęknie. Ogólnie rzecz biorąc, patrząc na Optimusa, obawiam się właśnie tego, że po prostu coś się przedtem nie zepsuło, jak się nie będę nim bawił. Na szczęście zauważyłem, że można nim delikatnie potargać, nic się jeszcze nie urwało, ale naprawdę. Te figurki są drogie, także powoli, spokojnie. Ręce mogą wychodzić tak, tyle na zewnątrz, ale tu staw jest taki chowany, dlatego ręce mogą wtedy wychodzić tak. Mogą jeszcze się oczywiście chować dzięki transformacji, obrót. Także to jest fajne, na przykład jeśli nie chcecie, żeby Optimus tak wyglądał, cyk, wsuwa się i wszystko jest bardzo ładne. Obracamy się tutaj w bicepsie, zginamy się w łokciu. Tu oczywiście można sobie schować, jak się chce. Obrót w dłoni. Trzy palce jednocześnie. Palec wskazujący, który ma jeszcze swój jeden staw. Tak, dłonie się nie wyjmują. Także na przykład topór energonowy zakłada się na dłoń, nie zamiast dłoni. Obie ręce oczywiście ruszają się dokładnie tak samo. Obrót w pasie. Bardzo fajnie wysuwająca się noga do przodu. Jak słyszeliście, taka strzelająca, więc stawy są zabezpieczone, nie będą się same z siebie ruszały. Tak, tak na zewnątrz, że Optimus potrafi zrobić praktycznie szpagat. Tu się zastanawiam, czy w tym miejscu nie ma ruchu, gdzie jest przecięte, ale nie mogę z tym nic zrobić. W każdym razie kolana, tak, też również się bardzo ładnie trzymają. Optimus może sobie biegać. Obracamy się tutaj. Stopy, tak, tak aż. Także naprawdę, możemy zrobić Optimusowi coś takiego. Bebe. I będzie stał równo. No i tak. Teraz jedną bardzo fajną rzecz wam pokażę. Pierwszy z jego dwóch akcesoriów.
Tu wam od razu pokażę, że Optimus ma w obu dłoniach takie dziury. One się przydadzą do tego działka. Damy mu je do lewej ręki, ponieważ czemu nie? Działko wygląda tak. Jedna rzecz, która mi się w nim super podoba. Samo się transformuje. No to jest po prostu genialne. Ja wiem, że transformersy same powinno się, wiecie, tam coś samemu, coś, wszystko ruszać i tak dalej, ale fakt, że wystarczy je złożyć tak i jest zrobione, można włożyć do plecaka, później bam i wszystko działa, jest po prostu genialne. Dziury były w dłoni, tu mamy takie wypustki z obu stron, żeby wkładać w którąkolwiek dłoń się chce. Włożę w lewą, jak mówiłem, ponieważ czemu nie? Nie trzeba zaciskać palców, żeby to się trzymało, ale mimo wszystko można. Optimus ze swoim pistoletem. Tam z armatą joniczną. Szkoda, bardzo szkoda, że ta wersja Optimusa nie ma w zestawie Megatrona zmienionego w pistolet. Ta pierwsza miała, o ile kojarzę. Ten niestety nie ma. No ale cóż, Optimus może być tak. Jeden fakt, że pistolet jest tak wykrojony, że niestety nie za... A nie, jednak można. Aha, okej. Okay. Dobra, myślałem, że nie będzie się dał go ruszyć. Jednak się da. Także nie ma żadnego problemu. Optimus jest na tyle ruchomy, że można zrobić na przykład coś takiego. Tak, tu, cyk. Bach. Może sobie strzelać. Naprawdę, no bardzo fajnie, że on jest tak ruchomy, jak na takiego wielkiego robota. Na kolanie niestety nie stanie. No ale cóż. Tak, w każdym razie pistolet, bardzo fajna zabawka. Naprawdę, to, że się składa, tak mi się podoba. Aż za bardzo. No ale tak, aha, jeszcze ruch jest delikatny tutaj. Bo tego nie pokazałem. Trochę krzywo stoi, musiałem mu nogi może nie dostatecznie rozprostować. Albo trochę stawy się wysunęły. W każdym razie niech stoi. Topór energonowy. Wyjąłem go w taki sposób zaraz z pudełka. Wydaje mi się, że przez to się trochę poluzował. Niestety, no ale cóż. Zawsze można wkleić. Tu jak widzicie ma miejsce na dłoń. Tu będzie kciuk. Tak dalej. Wszystko jest ustawione tak, żeby to włożyć tylko w jeden sposób. Ale o ile w japońskiej wersji tej zabawki topór miał tutaj sam z siebie wykrojone z boku, że to wejście nie było okrągłe, tylko po prostu takie z jednym kątem, z dwoma kątami właściwie. Dlatego, żeby topór był w jednym miejscu. Teraz na szczęście można na przykład zrobić tak, toporem sobie zakręcić jak się tylko komuś podoba. Wygląda to bardzo fajnie. Z tym, że tamta stara edycja miała to właśnie zamienione jak, zamiast dłoni. Myślę, że wolałbym tak, ale mimo wszystko założone jest bardzo fajne. Niebieski kolor podoba mi się również, mimo tego, że powinien być bardziej taki pomarańczowo-czerwony. To ten podoba mi się bardzo, ponieważ niebieski jest moim ulubionym kolorem. Także jest bardzo fajnie. Tak wygląda Optimus. Naprawdę jest moim zdaniem epicki. Jedna rzecz, która też właśnie całkiem mi się podoba, to kolory na Optimusie. Jak widzicie, albo mogliście nie zwrócić uwagi tak naprawdę, ten jego granat tutaj, ta głęboka czerwień, nawet ten szary na nogach, one są bardzo ciemne. Zbyt ciemne jak na zwykłego Optimusa. Ale moim zdaniem naprawdę pasują bardzo fajnie. Nie są takie bardzo cukierkowe. Są to kolory ciemniejsze, mnie podobają się w 100%. Także, o cholera, przepraszam. Także ja jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że wam też się podoba. No i tak, tak, Optimus niech mi teraz da swoje akcesoria, ponieważ powoli trzeba recenzję niestety kończyć. No, puszczaj. Niestety trzeba kończyć. Zrobimy tak. Hej ty. O. Hej, ciulu. Daj mi pistolet, Optimusie. Teraz zerknę do instrukcji, zobaczymy, co oni dokładnie chcą, żeby zrobić z tą stacją dokującą za nim. I zaraz ją wykorzystamy. Zaraz ją wykorzystamy, tylko znajdę odpowiednie miejsce w instrukcji. Tak, aha, tak po prostu. Dobra. Okej. Optimus niech się przesunie. Tego dziada podniesiemy. Możemy go nawet tak złożyć. Tu mu łapkę. Czy to się da złożyć bardziej? W drugą stronę się da. O, okręcić. No i zajebiście. Aha, wy nie widzicie, co ja robię. Tu, to skręcałem, to złożyłem. Dobra. Teraz co ja mam zrobić, żeby włożyć jego działo? Otworzyć.
Aha, w taki sposób wkłada je się tutaj. Nie za bardzo to widzę. Nie za bardzo to widzę, moi drodzy. Nie wiem, czy to tu, czy to nie tu, czy co, czy to tu. A topór? A topór damy tu. No, cholera. Topór wszedł. Wiecie co? Nie wiem, czy to się tutaj wkłada jakoś tak naprawdę tutaj w te miejsca. Nie za bardzo to widzę. Nie, to tylko jest tak oszukane trochę. W taki sposób. I... coś takiego chyba, wydaje mi się. Po prostu. W każdym razie niech będzie. Optimus ma wejść natomiast tutaj. Jeszcze to trzeba podnieść. Tu musimy, zobaczcie, wyjąć sobie... cholera. Wyjąć sobie to. Teraz trochę obniżyć kamerę. Naprawdę, przepraszam, że to wszystko jest takie duże, że ja wszystkim ruszam, ale... tak. Wiecie co? Tutaj się chyba tego po prostu dziada tak wkłada. Tak po prostu, żeby sobie stał. Bez większej filozofii. Przynajmniej jak patrzę na ten obrazek, tak to wygląda. No tak, ewentualnie można to podnieść. Żeby nie przeszkadzało mu z głową. I tyle. Naprawdę nie widzę tu jakiejkolwiek takiej, wiecie, stacji dokującej, która by go tutaj trzymała sama z siebie. Także to jest tylko coś takiego. Nic ciekawego. Ale olewając to, mamy jeszcze jedną rzecz, którą trzeba pokazać. Jest to oczywiście, o ile pamiętacie, matryca przywództwa. Jedyna część diecastu w całej tej figurce. Właśnie to jest jedna rzecz, która mi się bardzo nie podoba. Fakt, że spodziewałem się trochę metalu w tym Optimusie. To wszystko to jest plastik, który jest bardzo lekki. A jak pamiętacie, ja po prostu, jeśli figurka jest ciężka, wtedy czuję jej wartość, można powiedzieć. No ale cóż. Tak to musi być niestety. Tak to niestety musi być. W każdym razie matryca. Spróbujemy ją dać Optimusowi do rąk. Tu możemy mu otworzyć w ogóle tak. On sobie sam może otworzyć praktycznie. Tak, to podniesiemy. Co jeszcze mu podnieść? No. No. Optimus, dawaj. Nie bądź pałą. Optimus! Serio, no ludzie. Za każdym razem mi to wychodzi łatwo, teraz nagle się nie da, no. Okej, okay, dobra. To jest miejsce, w którym chowa się jego matrycę. Mam nadzieję, że teraz uda mi się to w sumie zrobić, kiedy ja otworzyłem mu cycki. Jakkolwiek włożyć mu ją do rąk. Moja matryca. Da się, no powiedzmy. Tak, matrycę można również włożyć do środka. Oczywiście. W taki sposób. Można ją z tego wyjąć. Nie jest to tak łatwe, jak sugeruje instrukcja. W niej jest napisane, że wystarczy tutaj tak klepnąć z boku i to wszystko wypadnie. Niestety nie, trzeba to wszystko się z tym trochę siłować. No ale cóż. Trochę mi szkoda, że nie da się zdjąć tej części i zrobić tak, żeby matryca była widoczna przez szybki. Wtedy by to było bardzo fajne, teraz jest tylko ok. I to właściwie tyle. To już myślę, że jest naprawdę wszystko o Optimusie. Raczej słyszeliście, że on naprawdę podoba mi się. Nie jestem pewien, czy uznam to, tę figurkę za wartą dokładnie każdej złotówki, jaką na nią wydałem. Na szczęście cieszę się, że kupiłem akurat tę edycję z tym z tyłu. Ponieważ jeśli bym wydał tą forsę, co wydałem na samego Optimusa, bez tego dziadostwa z tyłu, wtedy tak, wtedy byłbym zawiedziony. Ale teraz, myślę, że okej, ale na pewno będzie to jedyny masterpiece, którego kupię w życiu. No chyba, że po prostu będę sobie szastał pieniędzmi niedługo, to wtedy kupię ich więcej. W sumie chciałbym, Wheeljack niedługo wychodzi, a Wheeljack to mój ulubiony Transformers. A w sumie innych fajnych figurek on nie ma, także będę musiał to rozważyć, no nie za bardzo chcę, ale nieważne. Jedna rzecz, chciałbym was, znawców Transformersów, zapytać.
Jakie figurki, jakiej klasy figurki będą najbardziej pasowały do niego? Leader czy Voyager? W sumie nie jestem dokładnie pewien, jakie one są duże. Przypuszczam, że około 18 cm, bo Deluxe Class mają chyba 12, także były za małe. Natomiast te 18-17 byłyby takie jak Batman. Także jeśli Leader i Voyager są mniej więcej takie lub nawet trochę wyższe, dajcie mi znać, ja wtedy będę wiedział, że powinienem takie kupować i wtedy wy będziecie widzieli więcej recenzji. Przypuszczam, że niedługo będzie jakiś nowy Transformers, ponieważ jednego sobie jeszcze kupiłem. Niedługo tylko ma do mnie przylecieć, także możecie zgadywać. No. A tymczasem ja kończę. Wy proszę odpowiedź na to pytanie. Przy okazji standardowo dajcie znać, jak Optimus wam się podoba. Czy chcecie Transformersy na kanale i jeśli tak, to czy mam pokazywać transformację? Czy wolicie, jeśli to oleje i po prostu recenzja będzie krótsza? I to właściwie tyle, ludzie. Nie zapomnijcie dać znać. Ja jestem podjarany. No. Na razie. Cześć.